Towarzystwo Patriotyczne imienia Mikołaja Reja, Sławomir Popławski. Witam serdecznie wszystkich polskich patriotów. W dzisiejszym odcinku o F-35. Bardzo fajne wieści. W zasadzie opinia najlepszego z ekspertów, bo użytkownika tych samolotów będzie użytkownikiem. Od pilota, dowódcy jeszcze w dodatku. Pilota F-16. Który już przechodził takie pierwsze szkolenia w Stanach Zjednoczonych na symulatorach F-35. Także o bestii, czekamy na bestię. O, taki był też tytuł artykułu na Defense i w Polsce Zbrojnej, więc też taki tytuł dałem tutaj. Dobra, ale jak zwykle zachęcam do wstępowania w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pozostałych czterech rodzajów wojsk Wojska Polskiego. Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej po prostu. Ok. F-35 jest większy i cięższy od F-16, ale przy tym bardzo manewrowy. Ma duże przyspieszenie i ciężko tę bestię wyhamować w powietrzu. Ale najważniejsze jest zastosowanie bojowe tego samolotu, dzięki któremu potencjał obronny Polski znacznie wzrośnie. Nie powiedziałem tego ja, to nie są moje słowa, tylko tak mówi generał brygady pilot Ireneusz Nowak, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego, więc podlegają mu wszystkie eskadry F-16 nasze w Polsce, który w USA szkolił się na symulatorach F-35. I w zasadzie jego będę tutaj może nie zawsze dosłownie cytował, ale z pewną też tutaj moją parafrazą jego słowa przedstawiał. Umowę na zakup F-35 minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał rok temu wraz z 32 maszynami. Wielu myli się mówiąc 35 tych samolotów, nie. F-35, natomiast zamówiliśmy ich 32 sztuki. Wraz z 32 maszynami kupiliśmy także pakiet szkoleniowy. Amerykanie zobowiązali się przeszkolić 24 naszych pilotów, którzy później będą instruktorami w Polsce dla pozostałych pilotów, bo znacznie więcej ich potrzeba oczywiście niż 24. Oraz Amerykanie mają przeszkolić według tej umowy 90 osób personelu technicznego. MON wyznaczył już pełnomocnika do spraw wdrożenia samolotów piątej generacji i jest nim generał dywizji pilot Jacek Pszczoła, inspektor sił powietrznych. Został także wytypowany zespół ekspertów z różnych dziedzin, którzy pracują nad wprowadzeniem tego samolotu do służby w Siłach Powietrznych Polski. Między innymi są to specjaliści od szkolenia pilotów oraz personelu służby inżynieryjno-lotniczej. Nie ma jeszcze wytypowanych ludzi do szkolenia na F-35, bo szkolenie ruszy dopiero w 2023 roku. Teraz pracujemy nad określeniem wymagań wobec pilotów F-35. Przeszkolenie symulatorowane, tak zwane zapoznawcze, odbyło się w 2019 roku w Fort Worth w Teksasie, siedzibie firmy produkującej F-35, czyli Lockheed Martin. Odbyło to szkolenie 6 pilotów. Natomiast drugie też odbyło się rok później, w 2020 roku, po podpisaniu już umowy. I odbyło je 7 pilotów F-16 i 1 pilot instruktor M-346. Chcieliśmy sprawdzić, jak szybko piloci poradzą sobie z adaptacją do F-35. F-35 to bardzo nowoczesny i skomplikowany samolot, który będzie wykonywał najbardziej kompleksowe misje lotnicze, jakie w tej chwili możemy sobie wyobrazić.
Oczekuję więc, że w pierwszej kolejności z zadaniem tym zmierzą się najbardziej doświadczeni piloci. Na początek chcielibyśmy, aby na F-35 szkolili się doświadczeni piloci, liderzy, którzy zadbają o właściwe wprowadzenie taktyki, technik i procedur działania na nowym typie myśliwca. W przyszłości natomiast na szkolenia na F-35 będziemy typować także najlepszych pilotów zaraz po szkoleniu na M-346 Bielik. W USA już teraz jest taka praktyka. Piloci wyszkoleni na T-6, czyli amerykańskich takich odpowiedników naszych szkoleniowych odrzutowców, omijają myśliwce pośrednie czwartej generacji, takie jak F-16, i od razu przechodzą do szkolenia na F-35, co znacznie skróci czas i koszty znacznie zmniejszy. W siedzibie Lockheed Martin jest kilka różnego typu symulatorów F-35. Są takie, które wiernie odwzorowują lot, dając wyobrażenie o przyspieszeniu i dużym ciągu silnika samolotu, ale i takie, które przy pełnym zobrazowaniu scenariusza misji i odwzorowaniu układu kokpitu pozwalają opanować użycie systemów zainstalowanych w tym samolocie, nauczyć się taktyki czy użycia uzbrojenia. Przez 5 dni mieliśmy po 2 sesje symulatorowe dziennie. Przez cały czas towarzyszyli nam amerykańscy inżynierowie, instruktorzy oraz piloci, którzy szkolą lotników na F-35. Wspierali nas nie tylko podczas treningów, ale i podczas wykładów o zastosowaniu w ogóle F-35. Trudność treningów symulatorowych była stopniowana. Od prostych misji w 4 samoloty, potem prowadziliśmy ataki na cele naziemne, następnie przełamywaliśmy obronę przeciwlotniczą przeciwnika, aż w końcu kompleksowa misja w ugrupowaniu 8 samolotów. Pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne, ale także przytłaczające. Naprawdę czuć różnicę między samolotem 4. a 5. generacji. F-35 jest większy i cięższy niż F-16. Zwraca uwagę przede wszystkim tak zwany czysty kokpit. W F-16 poza cyfrowymi ekranami i wyświetlaczem przeziernym HUD jest nadal dużo elementów awionicznych w postaci pokręteł, przełączników i przyrządów analogowych. A w nowym samolocie absolutnie wszystko jest już cyfrowe. Króciutko przypomnę ten przeziernik HUD, czyli to jest takie, pilot widzi na przedzie, tutaj na tej szybie swojego kokpitu wyświetlane wszystkie te informacje, które i cele tam, które mu komputer pokładowy przedstawia. Na F-35 tego nie ma. Przed oczami pilot ma duży ekran dotykowy o bardzo dobrej rozdzielczości, którą można aranżować zależnie od potrzeb. Brak jest także wyświetlacza przeziernego HUD. Jego rolę przejął hełm pilota. Kokpit jest znacznie wygodniejszy. Czyli teraz na hełmie od razu tutaj pilot F-35 ma to, co miał wcześniej wyświetlane poprzez ten system HUD na tym szkle kokpitu. F-35 zbudowane są na idei sensor fusion, czyli informacja dostarczana pilotowi w kokpicie z kilku źródeł już jest wstępnie obrobiona i zinterpretowana. Poprawia to znacznie świadomość sytuacyjną pilota i skraca czas decyzyjny.
Samolot, oprócz radaru AESA, ma wiele sensorów, m.in. optoelektronicznych, które pracują w podczerwieni i zbierają dane o promieniowaniu elektromagnetycznym z różnych źródeł, zestawów przeciwlotniczych, na przykład różnych radarów itd. Pilot działa na podstawie procesów tzw. pętli decyzyjnej OODA z angielskiego Observe, Orient, Decide, Act. Czyli obserwuj, orientuj się, decyduj, działaj. F-35 praktycznie przejmuje te pierwsze czynności, minimalnie angażując w nie pilota. Stąd aż tak drastyczna przewaga nad myśliwcami czwartej generacji. F-35 ma przyjazną charakterystykę aerodynamiczną. Niechętnie traci prędkość i mimo swojego rozmiaru nie tworzy nadmiernego oporu aerodynamicznego. Przyjemnie się go pilotuje, zwłaszcza przy dużych kątach natarcia, nie traci sterowności. Człowiek jest na początku trochę przytłoczony nowymi rzeczami, ale symbolika stosowana w F-16, sposób działania systemu HOTAS jest taki sam. Pilotowanie tej maszyny wymaga wprawy, ale nie jest to karkołomne zadanie. Zdobyte w USA doświadczenia utwierdzają mnie w przekonaniu, że proces szkolenia na F-35 będzie krótszy niż ten na F-16 sprzed kilkunastu lat. Nasze zdolności obronne w wielu domenach, nie tylko w walce powietrznej, dzięki F-35 wzrosną skokowo. Taktyczne, zakres wykonywanych misji, będziemy mogli współpracować z różnymi systemami Patriot czy HIMARS. Wprowadzając F-35 musimy zadbać o to, by nie stworzyć przepaści między samolotami czwartej i piątej generacji. Dwóch światów, stare i nowe. Zależy mi na integracji między F-ami, bo ich współpraca będzie kluczowa dla ich skuteczności. I tutaj daję Państwu tyle, są tutaj już bardzo cenne wypowiedzi, opinie generała, pilota tutaj przedstawione przed chwilą. I teraz porównanie takie F-35 widzimy na grafice i teraz porównam to pokrótce do F-16. Więc wymiary F-16 ma podobne, również 15 metrów długości, szerokość F-16 to 9,8, wysokość 5 metrów, czyli trochę więcej, nawet trochę wyższy, co nie jest dobre niż F-35. Tak. Masa własna F-16 to 8272 kg, tutaj masy własnej mamy 13170 kg, czyli jakieś 5 ton F-35 jest cięższy. Masa maksymalna startowa, czyli wszystko to, co już zabiera z paliwem, z uzbrojeniem, z pilotem, w przypadku F-16 to 22727 kg. Tutaj mamy w F-35 31751 kg, czyli o 9 ton cięższy jest F-35, kiedy startuje. To miał na myśli tutaj generał, który mówił o F-35. Natomiast masa podwieszanego uzbrojenia w F-16 to 9072 kg. Tutaj natomiast jest to trochę mniej o tonę, bo F-35 podwiesza 8165 kg. No niestety, coś za coś, ale za chwilę będę o tym mówił, że to nie jest wielki problem. Dalej, prędkość maksymalna F-16 jest trochę większa, bo 2 machy, tutaj jak widzimy 1,6 macha. Pułap taki sam, 15 km.
F-35 w dwóch wewnętrznych komorach, jak tutaj widzimy, lepszego zdjęcia nie udało mi się znaleźć, może mieć uzbrojenie, czyli w tych komorach chowanych, tak? Także to wtedy zachowuje te zdolności stealth, jest mniej, znacznie mniej widoczny, czyli tak potocznie w mediach często mówi się, niewidzialny jest samolot, chociaż rozumiemy, że jest to takie pojęcie w cudzysłowie, niewidzialny samolot. Tak? On jest znacznie mniej widzialny, wykrywalny przez radary, kiedy jest w tym systemie stealth. A więc on może w tych dwóch komorach zamykanych F-35 może przenosić uzbrojenie jeszcze bardziej mniej ważące, bo 3629 kg. A więc jest to prawie 3 razy mniej niż F-16, co też świadczy o tym, że F-16 powinien, właśnie tak jak generał mówił, współpracować z F-35. Czyli najpierw F-35 utoruje drogę, wyrąbie, można powiedzieć, niszcząc po drodze systemy obrony przeciwlotniczej wroga i w ten korytarz wolny zanim wlatuje F-16, który ma 3 razy więcej uzbrojenia i wtedy jeszcze dokańcza tego dzieła likwidacji przeciwnika. No, kontynuuję tutaj dwie komory z podwieszanym uzbrojeniem. F-35 może mieć standardowo na przykład dwie rakiety przeciwlotnicze, czyli powietrze-powietrze typu albo AIM-120 AMRAAM, one mają większy zasięg do 200 km, albo może to być AIM-9X Sidewinder, 20 km zasięgu. Często stosuje się je razem. I oprócz tego może mieć na przykład dwie bardzo ciężkie bomby, bo każda z tych dwóch bomb po 910 kg, albo też 8 mniejszych po 227 kg. Proszę Państwa, jaka to jest siła? Te 910 kg bomba to taka eksplozja, że aż trudno w tej chwili znaleźć przykład, tak potężna, ale nie tak dawno znalazłem taką informację przypadkiem, że nasi saperzy gdzieś tam w jakimś mieście w Polsce odkryli z czasów II wojny światowej bombę lotniczą, nie wybuch, ważącą 250 kg. Czyli to jest ta jedna z tych 8, które może F-16 zrzucić. I saperzy ewakuowali ludność z bardzo dużego kręgu wokół tej bomby. Wszyscy mieszkańcy tamtych bloków musieli wyjść na czas, kiedy tą bombę ci saperzy brali i usuwali z tego miejsca. Dlatego, że ja już teraz nie pamiętam, ale naprawdę jest bardzo duży krąg tutaj wokół tej bomby. Było takie ryzyko eksplozji i to potworna siła, już jest te 250 kg. A co dopiero 910, to jest naprawdę ogromna siła niszczenia. No, a więc dwie takie bomby potężne, 910-kilogramowe i jeszcze te dwie rakiety przeciwlotnicze do własnej obrony. F-35 normalnie może chować w tym swoim podwoziu i być nadal niewidzialny. Dalej, F-35 zabiera mniej uzbrojenia niż F-16, to jest oczywiste, zwłaszcza w tych komorach wewnętrznych, no bo może jeszcze mieć na podwieszeniach zewnętrznych te 8 ton w sumie, wtedy już traci te zdolności te zdolności stealth, ale nadal jest też tym doskonałym oczywiście w innych sprawach supermyśliwcem piątej generacji. Nadal ma ten super radar i te wszystkie czujniki wokół. No, ale więc tak, mniej zabiera, zwłaszcza do tych komór wewnętrznych, ale za to ma znacznie większe możliwości F-35 precyzyjnego rażenia celów niż F-16.
właśnie z LED-u, chociażby na ten radar i inne, inną tą super technologię optoelektroniczną. Także zobaczmy tutaj na wielość jego, bardzo dużą wielość jego, jego misji, jakie może wykonywać. Czyli tak, może być wykorzystywany do ofensywnej walki o przewagę w powietrzu, czyli z innymi samolotami. Przypominam tutaj to, co też mówiłem w odcinku właśnie Polskich Pazurów o F-35, że dzisiejsze walki nie odbywają się tak, jak to możemy widzieć na filmie Bitwa o Anglię, takie kołowanie tych myśliwców wokół siebie i kto sprytniejszy wyjdzie komu tam na ogon, to tego zestrzeliwuje. Nie. Teraz polega to na tym, że radar F-35 potrafi wykryć rosyjski myśliwiec z 200 km i posłać do niego rakietkę Amram, tak, która go rozwali, a rosyjski myśliwiec zobaczy go inny jakiś, zobaczy go dopiero z odległości 10-krotnie mniejszej, czyli dopiero z 20 km. 10-krotna przewaga. Także spokojnie 10 razy tyle może dokonać zniszczeń tych samolotów przeciwnika F-35. No, czyli w dzisiejszej walce, jeszcze raz to chcę zaakcentować, żeby nie było powodu do trollowania. W dzisiejszej walce nie chodzi o manewrowość, żeby się kręcić wokół siebie i wyjść komuś na ogon, tylko dzisiaj chodzi o to, kto pierwszy kogo zobaczy, ten wygrywa. To jest dzisiejsza zasada. I F-35 jest bezkonkurencyjny w tym względzie. Dlatego on naprawdę jest tym jednym z dwóch na świecie tak naprawdę samolotów, myśliwców piątej generacji. Obok F-22, który był jako pierwszy, a teraz F-35. Oba są produkcji amerykańskiej. Rosjanie nie mają, czy Chińczycy, wbrew ich propagandzie, samolotów piątej generacji. Dalej, może być do obrony przestrzeni powietrznej, w tym przed atakami pocisków manewrujących. No, czyli tutaj takie kalibry z Królewca ruscy wystrzelą i F-35 je zniszczą, zanim tutaj nam szkód narobią. I dalej, do izolacji pola walki oraz uderzeń na ważne cele znajdujące się za linią obrony nieprzyjaciela, czyli będąc praktycznie niewidzialny, dociera daleko za linię wroga i niszczy ich centra dowodzenia, ich systemy łączności, ich radary, ich obronę przeciwlotniczą, ich składy amunicji, paliwa i tak dalej, zgrupowania wojsk gdzieś tam na torach i tak dalej. No, w tym jest prześwietny. Do obezwładniania i niszczenia obrony przeciwlotniczej przeciwnika, do wsparcia lotniczego wojsk lądowych, czyli jest jakaś tutaj bitwa lądowa, nacierają tutaj ruskie tanki, my tutaj obronę manewrową, ale dajemy sygnałka po naszą eskadrę F-35, nadlatuje szybciutko, zrzuca kilka tych bombek 910 kg, I już mamy wygraną bitwę, lecimy dalej. I w końcu do prowadzenia misji rozpoznania, dozoru i wywiadu, co jest też bardzo ważne. No, my narzekamy, że jeszcze nie mamy systemu obserwacji satelitarnej polskiej, bo mamy w tym sensie, że nasze wojsko korzysta z obserwacji satelitarnej Włoch. To jest państwo NATO i tutaj my mamy dzięki Włochom tą obserwację satelitarną, ale pracujemy już nad tym, żeby mieć polskie satelity. Pracujemy nad innymi systemami rozpoznawczymi, ale F-35 pamiętajmy, tak jak w tej chwili też F-16 dostarcza nam takich też informacji, obserwacji, które mogą być nawet jeszcze poza granicami daleko, no, oczywiście Polski. I F-35 ze względu na swoją niewidzialność doskonale może po prostu być takim szpiegowskim praktycznie samolotem na terenie wroga.
F-35 ma pewien zapas miejsca i mocy, które potrzebuje wersja F-35B do pionowego lądowania. F-35A, którą my kupujemy, nie ląduje i nie startuje pionowo, więc ma taki wolny zapas miejsca i mocy, który może być wykorzystany, jak mówią eksperci, do zainstalowania tam broni elektromagnetycznej lub działa laserowego. Trzeba też pamiętać, że F-35 jest zaprojektowany do współpracy z bezzałogowymi odrzutowcami bojowymi, które są już budowane w programie Loyal Wingman, lojalny skrzydłowy. I Polska uczestniczy w tym programie. U nas nazywa się Harpi Szpon, no bo cały program F-35 nazywamy Harpia, więc tutaj Harpi Szpon. Także będziemy też uczestniczyć potem w produkcji tego bezzałogowego odrzutowca. Taki, wyobraźmy sobie, właśnie F-35 i wokół niego kilka tych harpich szponów, tych dronów odrzutowych, które gdzieś z przodu będą jeszcze lecieć, będą wykonywać bardziej niebezpieczne misje, no bo nie mają człowieka na swoim pokładzie, więc nie będzie ich tak żal. Także naprawdę to niesamowicie spotęguje nasze możliwości. Czasookres tutaj, zobaczmy, wdrażania F-35 do polskich sił powietrznych. W 2000, tutaj tak widzimy tą datę tak wyróżnioną, 2026 jako pierwsza krajowa dostawa samolotu, ale to nie o to chodzi. Jeszcze dwa lata wcześniej, pamiętajmy, w 2024 dostaniemy pierwszą partię 6 tych samolotów. One będą właśnie na razie do 2026, czyli przez te dwa lata bazować, niecałe dwa lata, będą bazować w Stanach Zjednoczonych i bardzo dobrze, bo tam lepiej jeszcze amerykańscy instruktorzy przygotują naszych pilotów i całą obsługę naziemną do obsługi. I wtedy już w 26, kiedy ta pierwsza krajowa dostawa, ale już więcej jak 6, bo z każdym rokiem kolejne 6 będzie nam dostarczane, tak? Także no, łatwo policzyć, 2024, 5, 6, czyli 18, a przynajmniej pełna eskadra 16 w tych F-35 w tym 26 roku do nas przyleci już. Już nasi piloci będą od 2 lat zapoznani z tym sprzętem, będą już zupełnie już umieli. Także 2 lata później, w 2028 roku, będzie już ogłoszone osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej. To jest taka formalność przed jeszcze osiągnięciem tej pełnej gotowości operacyjnej, ale już w 2028 roku pierwsza eskadra będzie praktycznie gotowa odpierać wszelkie ataki i uczestniczyć w obronie kraju. Natomiast do 2030 roku mamy mieć wszystkie 32 maszyny F-35. 2 eskadry. Taki jest harmonogram. I przypomnę tutaj zakres umowy, który obejmuje pakiet szkoleniowy, czyli kompleksowe szkolenie pilotów i personelu technicznego oraz naziemny system szkoleniowy obejmujący zintegrowane centrum szkoleniowe i 8 symulatorów. Pakiet logistyczny, czyli zapas części zamiennych i eksploatacyjnych oraz sprzęt na potrzeby obsługi naziemnych samolotów. Pełne wsparcie logistyczne samolotów i pozostałego sprzętu do 2030 roku. W cenie tutaj tej umowy. Nie tak dawno wysocy dowódcy amerykańskich sił powietrznych wydali oficjalne oświadczenie, że F-35 jest podstawową maszyną amerykańskich sił powietrznych. Zaprzeczają,
że Jakoby zawiódł i nie rezygnując z zamówienia na 1763 te maszyny, mimo prac nad myśliwcem już szóstej generacji. Po prostu tak działają Amerykanie. Wdrażają nowoczesne maszyny, a już projektują następnej generacji, które gdzieś tam pojawią się dopiero za kilkanaście lat. Lockheed Martin wyprodukował jak dotychczas już ponad 600 tych świetnych maszyn piątej generacji F-35. Dziękuję za uwagę.